Słuchajcie, witam Was na pierwszym polskim UX Campie. Jest to absolutnie niesamowita impreza, robiona w totalnie innej formule niż to, co widzieliście do tej pory. To nie jest zwykła konferencja, nazywamy to Unconference, bo nie mamy lepszej nazwy, ale tak naprawdę Barcamp polega na tym, że mamy cztery równoległe bloki tematyczne, cztery sale i uczestnicy robią cztery równoległe prezentacje i mamy w sumie 40 prezentacji przez cały dzień. Całość kończy Eric Ries, który będzie mówił o UX-ie, jak o swoich doświadczeniach w Service Design. Mamy ludzi z całej Polski. Imprezę sponsoruje Blue Media, która wspiera lokalną społeczność. Także zapraszam Was w przyszłym roku. W tym impreza sprzedała się w ciągu jednego tygodnia. W przyszłym roku chcemy zrobić coś dużo większego. Bardzo mocno siedzimy w UX-ie, zarówno pod kątem prowadzenia i wprowadzania klienta w zagadnienia, które jeszcze w tej chwili dla niego może nie zawsze są takie bardzo oczywiste, ale w związku z tym, że wytwarzamy oprogramowanie, które wymaga bardzo dużego wysiłku, zarówno od analityka, jak i właśnie UX-a, który z analitykiem bardzo mocno współpracuje, od frontendowca, od osób, które potem tworzą ten kod i implementują albo integrując się z bankiem, albo gdzieś poza nim. Wiemy o tym, że ta współpraca UX-a na każdym etapie projektu jest bardzo istotna i chcemy tą świadomość szerzyć dalej. It had kind of a funny title and it had to do with seeing the elephant. It's based on that old Arab proverb of the blind man looking at the elephant and one has a trunk and thinks, oh well, it's like a snake, and somebody else gets the ear and says, oh no, it's like a fan. The point is that you can look at an elephant from many different ways, and all of these versions, all these descriptions are true, and yet none of them truly describe the elephant. I do see user experience as an umbrella that embraces a lot of different disciplines, and what I see in our community is that different disciplines have a tendency to want to take ownership of user experience. And the problem in the business community is that they don't quite understand what user experience is. They know that this is something that's important, but everybody is telling them different stories. And they're all true, and yet none of them are truly describing user experience. I want to see these professional silos broken down. I think all of the disciplines that are involved are incredibly important, but I don't want to see them fight with each other, but rather work together to create a stronger vision for user experience, which is absolutely critical for success, business success. If you do not take care of your users, you will never satisfy your business plan. We used to have an office in Krakow, and I've been to Krakow 5-6 times. I've been to Warsaw. This is my first time in Gdansk, but let me tell you, there is nothing quite as exciting as coming to Poland, because this is an incredibly vibrant community. If you look at the Polish economy, you're the richest country in Europe right now. And you're also one of the most well-educated countries in Europe. And so coming to Poland and to meet people from the user experience community who have taken a Saturday off to come to Gdansk, instead of being out in the sun, everybody's sitting inside talking about user, this is dedication. And I think that it's been marvelously well organized, and I'm tremendously honored to have been a part of it.